Dużymi krokami zbliża się kolejny rok szkolny. Nie wszyscy na jego początku będą mieli lekko. W Grudziądzu nie brakuje jednak ludzi dobrego serca, którzy chcą umożliwić najbardziej potrzebującym dzieciom lepszy start z następnymi 10 miesiącami nauki. Mam taką wewnętrzną potrzebę pomagania innym. Co jakiś czas, jak jest taka oczywiście możliwość, staram się coś zorganizować dla dzieci potrzebujących. Myślę, że każdy z nas powinien w jakimś stopniu, nie wiem, pomagać innym. Dobro wraca, więc powinniśmy... No takie zobowiązanie mam, czuję po prostu, żeby tam pomagać. Inicjatorka akcji już po raz drugi organizuje zbiórkę artykułów szkolnych dla Domu Dziecka w Bąkowie, nieopodal Grudziądza. Mam taki sentyment do tego Domu Dziecka. Mój tata pochodzi z tamtych stron, więc często jeżdżę. Przyjeżdżam tamtędy. No i jakoś tak zostało. Potrzebne jest wszystko, nawet najdrobniejsze rzeczy niezbędne do komfortowej nauki. Zbiórka prowadzona jest do końca miesiąca. Prośba taka jest, żebyście przywozili cokolwiek, uzbieracie, czy to będzie blok rysunkowy, czy kredka, czy ołówek, nie wiem, czy gumka, do salonu przy szpitalu. Przygarniemy z chęcią wszystko. Do kiedy? Myślę, że 31 sierpnia chcielibyśmy już pojechać zawieźć. Uśmiech dziecka z pewnością będzie najlepszą nagrodą za okazane serca.